Ukochana Waldka w zaawansowanej ciąży ciężko pracuje. Nie oszczędza się. W życiu Waldemara i Doroty z programu Rolnik Szuka Żony zachodzą wielkie zmiany. Lada dzień para przywita na świecie córeczkę, a kobieta przeprowadziła się na gospodarstwo partnera. To wiąże się z dużą ilością pracy. Czy będąca w zaawansowanej ciąży Dorota powinna angażować się w te wszystkie przedsięwzięcia? Waldemar znalazł miłość w programie Rolnik Szuka Żony, był jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników ostatniej edycji programu, w którym właściciele i właścicielki gospodarstw poszukują miłości swojego życia. Waldemar bowiem przyznał się w pewnym momencie, że w trakcie nagrań do Rolnik Szuka Żony utrzymywał kontakt z inną kobietą. Ta sprawa z czasem rozeszła się po kościach, a mężczyźnie udało się odszukać ukochaną wśród tych, które zaprosił na swoje gospodarstwo. Po programie stało się jasne, że Waldemar i Dorota stworzą parę, która najprawdopodobniej wiele przetrwa. Choć co jakiś czas spekulowano, że tych dwoje nie jest już razem, to jednak udało im się utrzymać relację aż do dziś. Co więcej, ich rodzina już niedługo się powiększy. Synowie rolnika i uczestniczki programu z poprzednich związków zostaną starszym rodzeństwem. Para ogłosiła radosną nowinę już jakiś czas temu za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dorota z radością zaprezentowała swój zaokrąglony brzuszek, a uśmiechnięty Waldemar obejmował ją w pasie. Okazuje się, że oboje najprawdopodobniej planowali powiększenie rodziny już od jakiegoś czasu. Ja od samego początku, jak tylko została wyemitowana moja wizytówka, kładłem nacisk, iż szukam kobiety, z którą bardzo chciałbym jeszcze mieć dziecko. To był jeden z podstawowych wyznaczników mojego finalnego wyboru. Dorotka podobnie jak ja też tego pragnie. Moja wybranka jest tak samo zdecydowana jak ja, więc wszystko przed nami, mówił nam Waldemar. Jak zdradzili uczestnicy programu TVP, już niedługo na świecie pojawi się ich córeczka. Para zdecydowała się ostatnio na jeszcze jeden ważny krok. Dorota wreszcie przeprowadziła się na gospodarstwo swojego partnera. Wiele wskazuje na to, że rodzina jest już niemal w komplecie. To musi robić Dorota z Rolnik Szuka Żony, będąc w zaawansowanej ciąży? Nie jest tajemnicą, że praca na gospodarstwie wiąże się z bardzo dużym wysiłkiem. Oporządzanie zwierząt, dbanie o otoczenie i zajmowanie się polem to nie są zajęcia, przy których się nie zmęczymy. Mimo to fakt, że Dorota, będąc w zaawansowanej ciąży, musi się angażować w te przedsięwzięcia, może zaskakiwać. W mediach społecznościowych kobiety pojawiło się ciekawe zdjęcie. Widzimy na nim krowy, najprawdopodobniej należące do Waldemara. Nie wiadomo dokładnie, czym musiała się w danej chwili zająć Dorota, jednak samo zajmowanie się zwierzętami wydaje się być poważnym obowiązkiem.
Nie wygląda jednak na to, żeby kobieta narzekała na pracę w gospodarstwie. Należy trzymać kciuki, aby było jej dobrze w nowej sytuacji życiowej.